Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Ostatnio bardzo głośno jest w Polsce wokół Mateusza Klicha. Powód jest oczywisty. Reprezentant naszego kraju strzelił gola w meczu na Anfield. Meczu co prawda przegranym z Liverpoolem 3-4. Ale tak to już bywa, że czasami nawet bramka zdobyta w meczu, w którym twój zespół nie wygrywa, może przynieść ci popularność. Idealnym przykładem, który przychodzi mi teraz na myśl i pewnie go pamiętacie doskonale, jest Marek Citko w meczu przegranym przez reprezentację Polski na Wembley. Zastanawiałem się nad tym, co się wydarzyło w ostatnich latach z życiem Mateusza Klicha, bo to jedna z kluczowych postaci w zespole Leeds United, bardzo ciekawej drużynie zbudowanej przez Marcelo Bielsa. I taki wniosek pierwszy, który przyszedł mi na myśl, to fakt, iż dla polskich piłkarzy taką ziemią obiecaną w ostatnich latach stały się rozgrywki Championship. Championship to może być taka forma odbudowania się, to nie jest rzucenie się od razu na głęboką wodę. Przychodzi mi do głowy Artur Boruc, który jak wiemy był już piłkarzem grającym na najwyższym poziomie, w najwyższych klasach rozgrywkowych. Nagle okazało się, że wylądował w Bournemouth. Wszyscy twierdzili, że The Cherries to nie jest miejsce adekwatne dla Artura, no bo to przecież reprezentant Polski, bo to piłkarz, który ma za sobą niesamowite występy w bramce Celticu w Lidze Mistrzów. Okazało się, że to wejście przez drzwi kuchenne do Premier League jest możliwe i fajnie jest być częścią czegoś takiego, bo wtedy zostajesz na długo w pamięci kibiców. Artur Boruc zawsze będzie w sercach fanów Bournemouth jako jeden z członków tej ekipy, która pod wodzą Eddiego Howe'a awansowała do Premier League. Podobna historia spotkała później Marcina Wasilewskiego, który za kadencji Nigela Pearsona w Leicester City też na początku nie chciał pojechać do Leicester. Żona namówiła go, żeby spróbował tam szczęścia. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Razem z Leesami weszli do Premier League, przeżył przygodę swojego życia, znalazł się na okładce L'Equipe, kiedy Leicester City sięgało po Mistrzostwo Anglii. Tych Polaków naliczyłem w Championship ponad 30. Nie wszyscy oczywiście odgrywali tam jakieś kluczowe role. Teraz Mateusz Klich awansował z Leeds, wspomniałem nazwiska Wasilewskiego czy Boruca, ale było kilku Polaków, którzy naprawdę stali się ważnymi postaciami w rozgrywkach Championship, choćby Grzegorz Rasiak. Zobaczcie, jak czasami niewiele potrzeba do szczęścia. Mateusz Klich, z którym rozmawiałem przed meczem przeciwko Liverpoolowi, powiedział mi takie coś, że jakby on nie odpowiada za zdobywanie bramek w zespole Marcelo Bielsy, ale parę tych goli trzeba strzelić, bo jak zimą przyjdzie jakiś kozak na moje miejsce, to będę musiał się martwić, a tak to te liczby w pewien sposób mogą mnie zabezpieczyć. Grzegorz Rasiak miał pecha, nie było wówczas VAR-u, grał w Tottenhamie, gol przez niego strzelony na poziomie Premier League nie został uznany. Do dzisiaj nie wiemy, jak potoczyłaby się kariera polskiego napastnika. Ale tak sobie myślę, że Championship to jest bardzo dobre przetarcie. Właśnie tam na zapleczu można wykuć swój charakter, można zrobić ten krok sportowy do przodu. Uważam, że to jest jedna z najbardziej wymagających lig na świecie. Liga, w której możesz zarobić całkiem niezłe pieniądze. Liga, w której na pewno możesz pokazać, że fizycznie jesteś gotowy na rozgrywki Premier League, bo piłkarze Leeds to pokazali na Anfield. I jestem bardzo ciekaw, jak będą sobie radzić inni Polacy. Ja postawiłbym na to, że takim następnym zawodnikiem, który zrobi dużą karierę, ostatnio troszeczkę jego rozwój zahamowała kontuzja, jest Christian Bielik. Teraz niedawno mieliśmy przenosiny do Anglii Płachety, z ostatniej chwili Jóźwiak, więc widać, że ten trop Championship podoba się polskim zawodnikom. Oni też patrzą troszeczkę na karierę Mateusza Klicha jako na taki wzorzec postępowania, że możesz tam zbudować swoją pozycję. Do tej pory kojarzyliśmy Mateusza z nieudaną przygodą w Niemczech. Był Wolfsburg, był Kaiserslautern. Później był Puchar Holandii zdobyty z Fole, który tak naprawdę na nikim nie zrobił wrażenia, ale to zaczęły się właśnie wtedy te maluteńkie kroczki do tego, żeby zostać piłkarzem, którego dzisiaj chwali Alan Shearer, którego chwali Jurgen Klopp, którego poprzednik Marcelo Bielsy nie do końca widział w składzie Leeds, a dzisiaj kibice tego klubu nie potrafią sobie bez niego wyobrazić wyjściowej jedenastki, więc myślę, że to też jest taki moment, w którym polscy kibice chętniej zaczną gdzieś tam spoglądać w kierunku Championship, obserwować zwłaszcza te czołowe zespoły, które biją się o awans do Premier League, bo to jest mordercze wyzwanie. Leeds United wie o tym najlepiej.
byli bardzo blisko, piłkarze Marcelo Bielsy sezon wcześniej, by awansować. Nie udało się tej sztuki dokonać i to jest, myślę, za to im się należy największy szacunek, że się bardzo szybko pozbierali i potrafili udowodnić, mimo że sezon był bardzo dziwny, było to wytrącenie w postaci lockdownu, że nawet kiedy 100 dni angielska piłka była praktycznie martwa, piłkarze ćwiczyli w domach, oni potrafili się przygotować na 200% i to zawsze było taką domeną Marcelo Bielsy, przy którym też warto się zatrzymać. Nie wszyscy chcą z nim pracować. Myślę, że Mateusz Klich pracował z Felixem Magatem. To był szaleniec, ale trochę w innym wymiarze. Natomiast Marcelo Bielsa jest człowiekiem absolutnie nieobliczalnym. Człowiekiem, który potrafi dostrzec talent tam, gdzie inni go nie widzą. Człowiekiem, który potrafił mówić swojemu bramkarzowi, żeby wykopywał piłkę na aut, na połowę przeciwnika, bo rywale mają problemy po wznowieniu gry z autu. Człowiekiem, który na treningu potrafił siedzieć na drzewie i dyrygować swoimi piłkarzami. Człowiekiem, który potrafił o drugiej w nocy pojechać do Mauricio Pochettino do domu i odkryć go dosłownie, bo odkryć go spod kołdry i powiedzieć, że po nogach widzi, że to będzie bardzo dobry piłkarz. Człowiekiem, którego stadion Newell's Old Boys imieniem został i nazwiskiem nazwany. Więc myślę sobie, że dobrze się stało, że Mateusz Klich do niego trafił i to też jest taka wskazówka dla polskich piłkarzy, że jak macie przed sobą perspektywę pracy z bardzo wymagającym trenerem i słyszycie, że ten trener wymaga, że on czasami stosuje jakieś katorżnicze metody, to chce to zrobić dla waszego dobra. Każdy, kto oglądał film Whiplash i sposób doskonalenia gry na perkusji przez głównego bohatera, wie doskonale, o czym mówię. Jestem ciekaw waszej opinii. Jak sądzicie, który polski piłkarz występujący w Championship albo mogący tam za chwileczkę się przenieść na wyspy, będzie następnym graczem w Premier League, bo ta kolonia nam rośnie, jest Janek Bednarek, jest Kamil Grosicki, jest Mateusz Klich, mówiłem o tych piłkarzach, którzy awansowali, Grosik jest kolejnym przykładem takim świeżym, bo z poprzedniego sezonu z West Bromwich Albion, chociaż tam akurat nie gra, jest, czy kogoś pominąłem, Mateusz Klich, Łukasz Fabiański, Jan Bednarek i Kamil Grosicki. Ta kolonia się powiększa i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze większa i teraz któryś z Polaków z Championship zabłyśnie, pociągnie swój zespół do awansu, do angielskiej elity. Wpisujcie w komentarzach wasze propozycje. A to już wszystko z nad Wisły. Mówimy, jak sobie radzą piłkarze z nad Wisły. Dlatego też jesteśmy nad Wisłą, żeby było dzisiaj bardzo obrazowo. Trzymajcie się i do zobaczenia.